Dobra, tutaj był testowy save, to go nawet nie klikam. Tutaj, gramy na tym. Nie, na tym. Live. Yeah, boy! Dawno, dawno temu, za 7 górami, żył sobie sympatyczny ogon. Czemu taka głośna muzyka? Pewnego dnia spotkał piękną królewnę i zakochali się. Moment, kolego. Karol. Karol, ale głupie imię. Jak nic w szkole zbierałeś bęcki. Mógłbyś mi nie przerywać? Wszystko nie tak. Fakty są takie. Dawno, dawno i tak dalej żyli sobie ogr, królewna i szlachetny rolnik. Dobra, jest głos zwykły. Także jest git. No, strasznie przepraszam. Zapomniałem o ośle. Ale wpadka. No więc ogr spotkał królewnę i zakochali się. Z tym ośle. Los ciskał im... I understand, goferek, thanks. Przynajmniej tak to jest napisane. Miłość zawsze zwycięża. No tak, tak, a potem było wesele. Katerin pierwsze klasy. A gdy miesiąc miodowy dobiegł końca, wrócili do domu. Tam zaś czekał już ich wierny, żeby nie powiedzieć irytująco wierny przyjaciel, osioł. Karol! Jerbę piję, pokczam! Ośle, to my! Co już? Możesz mi powiedzieć, co tu się właściwie stało? Co się stało? On mnie pyta, co się stało? Zaraz ci powiem, co się stało. Szrek. Skup się. Wojsko znowu poluje na przeciętnych inaczej. Uwierzyłbyś? Weź lepiej zerwij ten list gończy. Stary, trzeba ratować przyjaciół. I wiesz co? Te listy to jeszcze nie wszystko. Ty widziałeś to? Monety latają sobie skubane. Musisz je wszystkie zebrać, stary. Przydadzą nam się, oj, przydadzą. Normalnie wszędzie są, wszędzie. Tu są, tam są też, a część to się pochowała w tych skrzyniach. A to widziałeś? Jak wskoczysz na ten, to cię ten... Wow! Wybija! Jeszcze jedno, krzepa w kostka. Po co pytasz? No bo wiesz, smakuje to, to wątpliwie, chociaż daje niezłego kopa, ale w sumie to, no bo wiesz. Tak jest, krzepa krzepi, to krzepiąca świadomość. Jesteśmy na rynku od ponad, no, co najmniej rok. Wiszą tak w tym powietrzu, aż dziwnie się robi. Normalnie ciarki grzbiet marszczą. No a tak w ogóle to muzyka jedziemy muszę do 7 ogrodu na potańcówkę. Na co? Szrek jak komina! Żeście się hajtnęli, przysłali zaproszenia, nie mówiłem wam? Ale zanim wyjedziemy, musisz tu zaprowadzić. Kurde, no skipnąłem przez ciebie! Witrzyrny dał na górę. Dobra, ale to był koniec już. Chyba. Listy gończe, co to? To jest coś jak karty w Harry Potterze? Bo to jest chyba ten sam silnik gry. Muzyka ciszej, nie? O, tak może. Ty, ale grafika nie zła. Bomba atomowa w łapie. Mike Tyson, Shrek. No nie, niezła bomba z ręki. Żeby skoczyć na musisz w biegu kliknąć prawym przyciskiem myszy albo wcisnąć kontrol. Ale się przemieszcza, jakbym po lodzie był. Jest double jump. Jakie lagi są, o czym wygadacie? Jakie w dupę lagi? Żadnych lagów nie ma, o czym wygadacie? Jest geek, git, bajterzy pieprzeni są. Dobra, jest kibel z piosenki. Ty, ten dźwięk o ziemię jest popieprzony, czemu on jest?
Dobra, gramy po prostu. Wywar spełcza karu. Co są za rzeczy? Nie wiem, nic nie mamy i tak. No jest git przecież, widzę. Co tak łazisz przez tę wodę jak jakiś dzieć? Już lepiej skacz z kwiatka na kwiatek, będzie szybciej. No już, kicaj. Kurde, za daleko skoczył! No jak on skacze dziwnie! Gigabugi. Muszę zebrać więcej monet, bo osioł nie da mi żyć. Ale góra. Dobra, lecimy, speedrun. Mi się zdaje, że trochę ostatnio ćwiczyłeś. Tak jest! Zrób mu błyskawicznie z jakiej paki sobaki i po sprawie. Sklep mu maskę, klikając lewy przycisk myszy. Ale ten dźwięk atomówki to za głośny, ewidentnie. Jak ci się trafi jakiś pułap powyżej możliwości, nie łam się, podbiegnij, a wskoczysz bez bólu. Fajnie, nie? Gdzie idziemy najpierw? O nie, tu nie ma innej drogi. Ale on się wolno podciąga! Tutaj możesz złapać się tych winorośli. No wiem. Jak się tego złapać? Jak się tego łapie? Coś się zbugowało chyba. Kontrol? Ty no co jest? To jest bug? G? Prawie mi się skacze! Kurde. Gdzie jest? Ty nie ma więcej sterowania. Co jeżeli to bug i już nie pogramy? Kolega w Australii chyba miał fałszywą płytę. Dziękuję, Filipcia. Ty no łap się tego gówna. No klikam F. Zobacz, co się dzieje. E trzeba? I o to chodzi. A teraz prawym i lewym klawiszem analogowym możesz przesuwać się na boki. Sam się złapał. Nic nie klikałem. Po prostu trzeba było inaczej stanąć. Dalej. Chyba się spociłem. Naciskać to. Żeby zeskoczyć, użyj dolnego klawisza kierunkowego. Żeby sobie teraz poradzić, będziesz musiał wykonać podwójny skok. Dwukrotnie kliknij prawym klawiszem myszy. No nie, psuj klimatu, nie mów tak! Teraz klikniesz prawym przyciskiem myszy, to ja pierdzielę, ale osioł pieprzony. No to zaraz potem, zanim zaczniesz spadać, kliknij jeszcze raz. Spoko, wodza, w końcu załapiesz. Tak jest, jeszcze trochę i będziesz simplit ze beściak. Co? Dobra, pato oro. Na słupek prosto, ez. Dziwne. Ez. No. Widzisz tę skrzynię? Kliknij lewym przyciskiem myszy, a rozniesiesz je w drzazgi. Dobra, oro dalej robione. Oho, zobacz, czterolistna koniczyna. Ale to potem.
Stąd się tam nie dostaniesz, nie ma bata. Jak nie? A odbiciem? Skocz na ten kwiat lili, a bezpiecznie ominiesz zagrożenie. Uważaj na to draństwo, Shrek. Nie mam zamiaru ci potem wyciągać golfa z tyłka. Rozpocz te deski, klikając lewy przycisk obecnie. Ale łokcia wali. Widzicie to? Jakie łokie to Shreka? Nice, nice. Rozglądaj się za krzepą w kostkach, Shrek. Podreperuje ci zdrówko, a poza tym jest pyszka. Pyszka? O kurde, tędy się idzie pewnie do tej kończyny, tak? O kurde, to ja zaraz za tekstury wyjdę. Ja... Poczekaj, muszę coś sprawdzić. No kurde! Nie no! Widzowie, tak speedrunnerzy pewnie grają w tą grę. Dobra, na pewno nie tak. Abuser? Ale o co ci chodzi? Tylko coś sprawdzałem. Dobra, najpierw tu. Nie, tu. O, cię walę na łeb. Kuraki gniecione. Kuraka bombę atomową. Czekaj, gdzie ja mam iść? Jestem Rysiek niby wróżka. Jak ładnie poprosisz, to zapiszę ci stan gry. Normalnie cudawianki. Jo pierdzielę. Co jest? Zapisuję. Dzięki. Podejdź do tej dźwigni i użyj jej, klikając lewy przycisk myszy. Ale oro. Rozwal te deski i zdobądź czterolistną koniczynę. W przyszłości nie będzie tak łatwo. Zwykle są dobrze ukryte i niełatwo je znaleźć. Ale jak już się uda, na stałe zwiększą twoje. Jak mam tę grę? Warto. Znajomości w Australii. Ile tego trzeba? Ty już zwiększyło? Pasek HP czy nie? Bo nie widziałem. O, kasyno. Ty, Shrek, zobacz. To salon Wróżka Krzesna S.A. Wiesz, to ci od tych eliksirów i tak dalej. Na pewno widziałeś reklamy. Wróżka Krzesna S.A. Gwarancja najwyższej jakości produktów magicznych i pochodnych. W ofercie wywar z rzęsko skrzeku, zamień wrogów w żaby, gaz usypiający cztery szmery, zdrowy, regenerujący sen. Możliwe mdłości lub utrata tłonku. Chcesz oczyścić atmosferę? Sięgnij po wywar z pędzi stolca. Efekt gwarantowany. Nawet największy problem rozwiążesz dzięki eliksirowi pomniejszającemu w linii tyci tyci. Koniecznie zapomnij się na tą. Dobra. Masz pod oczami popękane naczynka, wstydzisz pokazać się znajomym? Jest na to rada pasta niewicka. W nowym, widzialnym opakowaniu. I wreszcie eliksir, kochaj mnie inaczej i nikt ci się nie oprze. Zapasy na wyczerpaniu, zamawiać z wyprzedzeniem. Żyjcie długo i szczęśliwie, zresztą sami wiecie. Wyrażenie żyjcie długo i szczęśliwie jest znakiem towarowym Wróżka Krzesna S.A. i jako takie nie może być wykorzystywane bez zgody Wróżka Krzesna S.A. Wróżka Krzesna S.A. zrzeka się wszelkiej odpowiedzialności z tytułu stosowania produktów Wróżka Krzesna S.A. Ale się zabezpieczyli. Trzeba by wypełnić zapas. Przepraszam. Dawaj! Przepraszam. Wale ją. Wróżka Krzesna S.A. Gwarancja najwyższej jakości. Da się kupić za krechę? Do widzenia. Dziękujemy, dziękujemy. I zabrak wróżk. Nie marnuj tego dla zabawy. Lepiej zachowaj dla wrogów. Nie. To spieprzaj. A ty co się... Atomowa na łeb. Dobra, wychodzimy z tych krzaków. Dawaj, idziemy. Tylko coś sprawdzałem. Nie chciałem mu zagrozić. Kliknij lewym przyciskiem myszy, żeby go zerwać. Po co on tak psuje klimat? Podobno na każdego, kto zerwie trzy listy gończe, czeka tajemnicza nagroda. Ty wiesz co? Zacznij je kolekcjonować. Pewnego dnia mogą być coś warte.
Jasne. Udało ci się, Shrek! Wszystko jest... Do innego wymiaru mnie przeniósł ten łokieto. Kto to zamawiał? Dać mu jakiś napiwek czy coś? Już to zrobiłam. Od za siedmiu gór ogrodu dzieli nas jakieś... siedem gór. No nic, chyba możemy jechać. Niedługo poznasz moich rodziców. Ale ma mordę. No. No im się spodobasz. No parze się spodobasz. Co masz się nie spodobać? Mnie się podobasz. Przygoda. Każdej chwili szkoda. Cóż może być fajniejszego? Długiej, bardzo długiej podróży. Nie no, z dubbingiem to jest super gierka. Leczenie kanałowe? Lewatywa roztworem mydła i papryki? Daleko jeszcze? To gra dla dzieci. Daleko jeszcze? Atomowo mu zara. Ale poważnie, daleko? Wiesz co ja myślę? Powinniśmy założyć zespół. Mamy jakieś gęśliki czy coś tam? Mogą być dudy. Moby z Fable'a. Śmierdzi. Możliwe, że ja jeszcze nie do końca przetrawiłem to całe zaproszenie. Przepraszam. Ośle! No wiem, przepraszam. Hej, co to jest? Koło nam ukradł! Nie zarąbał nam koło! Ty szmato! Zobaczę, co jest grane. Shrek, błagam cię, chłop nam koło ukradł. Słyszałeś, co żona mówiła? To może być no podstęp. Poradzę sobie. Jestem ogrem. Ty dobry animacek na starą grę. Nasze bagaże. No więc mówię ci, idź i bez koła nie wracaj, a tym drzewem się nie przejmuj, samo się przewróciło. Wszystko gra. Zbuję. Shrek, pomogę ci. Nie zostawiaj mnie. Gdzie Fiona, bo chciałem jej przypieprzyć. A zresztą Shrek sobie poradzi, no zobacz. Kliknij przyciskiem myszy, żeby zadać cios. Ilekroć cię uderzą, zbuje zabierają ci złoto. Tari. Musisz odzyskać, wpuszczając im manto. Co to? Kliknij dwukrotnie lewym przyciskiem myszy. Co mu się stało? Żeby wykonać podwójne uderzenie. Lewy przycisk myszki. Dwa razy. Skup się, Shrek. Trzykrotnie kliknij lewym przyciskiem. W ziemię go wbiło. Prowadzisz atak specjalny. Nie obcygalaj się, Shrek. Idź na całość. On się ma. Janusz z wąsem. Wiedziałem, że się uda. Nieźle, jak na pierwszą akcję. Ale ich dużo. Tak jest! Załatw ich, Shrek! No dalej, Shrek! Spuść im manto! Szybciej, ty kupo sadła! Do mnie to szmato było, głupia! O, Shrek, słodki jesteś, jak się złościsz. Zamknij ryj! Koło odzyskuję! Zadziałało. Miłego dnia! Łokieto! Przepraszam! Łokieto! Tak! Pum! Może boleć? Ew! Wypieprzaj do ziemi! No, dawaj to koło. Szlek, rządzisz, stary. Kolesie pryskali we wszystkich kierunkach. Najpierw z bańki, potem z kopa, a koleś... Matko, mój staw kolanowy, co za ból! No dobra, koło mamy sporo. Ale Szlek to jest chłop prawdziwy. Przemiłej podróży. Hej, Szlek, coś jakby się trochę zmachałeś. Weź, zakończ na zdrowie. Może potem uzupełnimy zapasy. Co to? Teraz trzeba pozbyć się tej zapory. Shrek ma twarz taką zagubioną. Łapami to niszczyć trzeba? Spokojnie, Shrek. Na wszystko znajdzie się rozwiązanie. Te belki wyglądają tak bardziej rachitycznie. Jak znam życie, to jak ostro przywalisz, rozlecą się w drobny mak. No, śmiało, kawaler! Dobra, sadłem jak wujaszek. No nie działa? To atomówkę. Czekaj, łokieto. Ty, łokieto nie działa. No i dobra, nie róbmy draki, jedziemy dalej. Za siedmiu gór ogród czeka, jedziemy. Nie da się ukryć, jedziemy. Kołowrotek, łokieto. Wreszcie nasi bohaterowie dotarli do za siedmiu gór. Rodzice Fiony aż drżeli z niecierpliwości. Ciekawe, jak też wygląda mąż naszej córki. Mówiąc oględnie, Shrek nie do końca spełnił oczekiwania. Sadgę dla Shreka. Stary, ile to będzie trwać?
Jak ktoś to będzie chciał czytać, to se kupi książkę, jasne? Kolacja zapoznawcza niespecjalnie się udała. Król i Shrek skoczyli sobie do gardeł. Fiona bardzo to przeżyła. I wtedy pojawiła się wróżka chrzestna. Ty, Karol, wiesz co? Ja już resztę opowiem. Wróżka coś w stylu, że chodnij się z moim synalkiem, księciem z bajki, to będziesz piękna i tepe. A Fiona jej na to. Weź spadaj na drzewo. Dlaczego? Bo kochała Shreka. Ale oro liryczne. Polazła do króla i zaczęła go szantażować. Król zaprosił Shreka na polowanie, ale to był tylko pretekst, żeby zwabić go do lasu. Ja oczywiście wyczułem, co się święci. Podłączyłem się pod ten spacerek w charakterze wsparcia. Teraz będzie kot? Bo nie pamiętam już Shreka w sumie. Gdzie ich wszystkich wymiało? Stary, uwielbiam polowania. Zobaczysz, będzie cudnie. Tylko gdzie oni są? Nie wiem. Król miał czekać pod jakimś drzewem. A, ta, jasne, pod drzewem. No to fajnie. Bo ile w tym lesie może być drzew? Jakieś 4 miliony? Powiem więcej, drzew jest tu tyle, że nie widać lasu. Czy ja wiem? Pewnie gdzieś tu jest. Też masz wrażenie, że ktoś się nam przygląda? O, co to było? Ośle, wątpię, żebyś w tym lesie spotkał coś gorszego od ogra. Ha, ogry? Gdzie? O, Boże. Hop, hop. Jest tu kto? Nie, no teraz to coś widziałem. Jest tu kto? No tak, bardzo śmieszne. Strasznie się boję. Ale siano tam leży. Sprawdzę, co jest grane. Ty idź, potem cię dogonię. Jak spotkasz króla, powiedz, żeby chwilę zaczekał. No dobra, byle szybko, żebyś się beze mnie nie bał czy co. Ja będę brnął dalej, to dalej on. I dalej, a co? Nie straszna mi mroczna gęstwina posępnej puszczy, bo makiem jest szaszlachy. Co to było? Ja osłem gram? O. Jaki ma hit? Kurde, co to jest? Z główki. Ale oro! Ty dobry jest. I z główki w czołem podłogę. Niezły. Garen? Trochę ta. Dobra, gramy Garenem teraz. Co to? Ale siana. 140 golda, dawaj. Zamienia wrogów w żaby. Dobra, luj tam, bez potów. Widziałeś te dynie? Podejdź i kliknij lewym przyciskiem myszy, żeby je zerwać. Kliknij ponownie, żeby rzucić je zanim wybuchną. Co? A, dobra. Ale kop fajny! Nice! Co to było? Wyraźnie coś słyszałem. Idziemy na skróty. O kurde. Się robi. Dzięki. Może jak kopnę felinę, to most się opuści. Może ten gość mi pomoże. Zjadłoby się smażone ośle uszka. O ty pieprzony! Dla mnie to idealny moment, żeby użyć eliksiru miłosnego. Albo w ogóle jakiegoś. Tak na dymię. Nie. Pójdę tam i skopię tę linę. Z eliksirem czy bez. Nikt mi nie podskoczy. Mam czarny pas i te sprawy. Walimy go. Co ty? Nie będzie osła jadł kozackiego. Jest mu humor. Będę mógł poskakać. Co jest? Bóg. Siema. Tak jest. Bum. Luj mu na łeb. To sianko elegancko złagodził upadek. Sianko gdzie? Assassin, widzowie. Prawdziwy, a nie jakieś Valhalla pieprzona. Z widłami! Pu, dziadek! Oro. Czołem go. Co się dzieje? Dobra, ten o mnie nie wie. Chyba zrobiono nas bambuko.
Ty bokser, wypieprzaj. Teraz jestem na polowaniu. Tego się nie spodziewałeś, co? Dobra, tego wypijam przez mostu. Co to było? Wyraźnie coś słyszałem. No kurde! Nie da się. O kurde! Sprawdzałem tylko, czy jest ściana niewidzialna. Może jak kopnę tę linę, to most. Jest pomór, będę mógł poskakać. Co, ty chcesz się bić, czy co? Dobra, gin szmato. Speedrun. Tego się nie spodziewałeś, co? O, batonika upuścił. Chyba zrobiono nas bałwutkę. Skończyło się rumakowanie. S. Totalne S. Tylko żeby było jasne, że mnie się proszę nie czepiać, tak? Tam się wchodzi? Co to było? Wyraźnie coś słyszałem. O, plakat. Olbrzym. Nielegalna uprawa magicznej fasoli. A jaka nagroda? Jak ją zdobyć? Coś mi to nie pasuje. Po co jest to? Nie lubię natury. Natura i gadające osły to dwa różne światy. Co ten król pogrywa? Koniczyna była? Gdzie? Wiecie co? Następnym razem ja się nie piszę. Była? Gdzie? Nie, nie było. Pierwszy raz jestem na polowaniu. Ty, on jak tyłem szybko chodzi. Speedrun tyłem, widzowie. O, niezły jestem. Czemu każdy w tej grze jest na trzy kliknięcia myszki? Ciekawe, czy bossy będą ogólnie. Ty, tam wyżej trzeba się dostać ewidentnie. Tylko żeby było jasne, że mnie się proszę nie czepiać, tak? Co to było? Wyraźnie coś słyszałem. Buu! A, myślałem, że z główki się da. Coś mi to nie pasuje. O, pieniążki, to mi się podoba. Nie lubię natury. Natura i gadające osły to dwa... Ale gdzie kończyna była? Kurde! Ja pierdziele, drzewo mnie bije. Walę cię. O kurde, leje go. O fajnie, pieniążki. Niedobrze mi się robi. Myślałem, że się nie da przez chwilę, ale... Będę sobie musiał fundnąć jakąś terapię. Jakie kici-kici, debilu pieprzony. Tego się nie spodziewałeś, co? Omelał mnie? No, ale ja go zabiłem ostatecznie, ten twin. Że mnie ta kula teraz nie zabiła, pieprzona. Trzeba uważać. Ty, czekaj, ja tu mam przeskoczyć? Czy tędy przejść? Ja jeszcze będę musiał znosić. Ez? Fajnie by było znaleźć jeszcze jakiś list. Podobno za każde trzy czeka jakaś fajna nagroda. Ty się pieprz. Co to było? Wyraźnie coś słyszałem. Kto to? Widzieliście to? Monka jest. Ja tam od czemu chyba to kopię? Walimy się. Od tyłu go. O, niezły jesteś.
Na hita w plecy! Zabierzcie to! Osioł jest asasynem, w plecy większe DMG. Nice. Zbieraj grzyby, one wybuchają. Ten kamień jak się ruszył. Dobra, teraz. Następna krzepa w kostce jest moja. Koniec, kropka. Nie ma. Jeżeli ale. Klikniesz lewym przyciskiem myszy, kiedy jestem w powietrzu, wyprowadzę atak z wyskoku. No ja wiem. Się lubi. Dziś na kolację będzie świeże salami. Dziś na kolację będzie świeże salami. Ja pierdzie. Ta, takie salami. Ole główka. Naprawdę jakoś niedługo będę się musiał wybrać na zakupy. Otwieraj tego golda. Widzieliście to? Możesz ja. Ez, szmato. I co teraz podnieś? Uciekł przed nim krzaki. Przede mną, widzieliście? O, sraniec. A! Prawie monetę ominąłem, a to ważne. Siema. Dawaj, uderz mnie. Kurde, on mi coś zadał? Plecy go buczę. Nie da się jednak w plecy. Ha, worki z sianem to jest loading za każdym razem, a nie pieniądze, ale skam. Dobra, dalej. A, ogniożyki, można się zmarzyć. Tego się nie spodziewałem. Ty, da się je zabić. Co, ty chcesz się bić, czy co? Ez. W tej grze da się wszystko niszczyć. Ile ja jeszcze będę musiał znosić? A co się... Ajaja. Niedobrze mi się robi od... A jak on mnie bije? Nie, jak on mnie leje? Myślałem, że w lesie mieszkają zajączki i wiewiórki. Jakieś zmutowane drzewa i maniakalni osłożercy. Kolcami? A możliwe. Rozumiem, że przez te korzenie czujesz się uwiązany, ale... Koniec rzucania! O kurde, jak mnie leją. Walę cię szmato. Ja nie mogę. Zabierzcie to! Zabierzcie! On duże siana daje. Trzeba w kostce jest moja. Koniec! Kropka! Nie ma ale! Ja temu drzewu chyba to kocham. Siema, gełdna. Jak się kręcę! Fajnie by było znaleźć jeszcze jakiś list gończy. Podobno za każde trzy czeka jakaś fajna nagroda. Ty, on mi podpowiada z tymi listami, że gdzieś są w okolicy, czy coś takiego? Jak mówi, że fajnie by było znaleźć? Jak ja się w to wplątałem? Najwyraźniej mam pecha. Ta, tu gdzie są? Ty, tu się chyba idzie. Lu, idę tędy. Będę sobie musiał wziąć jakąś terapię. O, już mi pochodzę. Nie lubię natury. Natura i gadające osły to dwa różne światy. Gdzie ten list? O, kończyna! Popczam! To mój szczęśliwy dzień.
Ile ja jeszcze będę musiał znosić? Ale gonga dostał. A co z tym? Niedobrze mi się robi od tego lasu. Chyba coś źle. Tych listów to chyba nie ma, to jest skam. Myślałem, że w lesie mieszkają zajączki i wiewiórki. Nie jakieś zmutowane drzewa i maniakalni osłożercy. Jak to przejść? A dobra, on automatycznie skacze. Następna krzepa w kostce jest moja. Koniec, kropka. Nie ma ale. Z dyni w grzyby? Ale po co? Ale śliczny osiołek. Ugon to bardzo umiejętny. Tak jest. Te listy mogą być tak ukryte? Ty chyba nie. Czeka jakaś fajna nagroda. Tak chyba by ich nie schowali. Tak mi się wydaje. Coś mi się w tym krzywie nie podoba. Jak ja się w to wplątałem? A, to trzeba ustawić. Nie lubię natury. Natura i gadające osły to... Siema! Co ty głupi jesteś? Możesz ty paście zmutowany ty! Ale co się to igra? Ile ja jeszcze będę musiał znosić? Nigdy nie ufaj tak. Siema! O kurde, drzewiak. Aha! Ponoć pieniądze szczęścia nie daje. Gdzie ten? Zresztą mi. Wzięło go? Tu jest. W ręce. Padł. O, niezły jestem. Co ty chcesz się bić, czy co? No. Ty no! O! Ja pierdziele, co się stało? Ty to mnie rozpieprzyło na kawałeczki. Nie będzie osioł pluł mnie w twarz. Ja się w to wplątałem. Najwyraźniej mam pecha. Może mam paranoję, ale coś mi się w tym krzywie nie podoba. Siema. Znowu ajajaj. Ponoć pieniądze szczęścia nie dają. Zresztą nie. Nie lubię natury. Natura i gadające osły to dwa różne światy. Wyszedł dwa razy z ziemi. Co ty głupi jesteś? Możesz ty chwaście zmutowany ty. Fajnie by było znaleźć jeszcze... Ty, no sniki go zabiłem. Podobno za każdy trzy czeka jakaś fajna nagroda. List gończy tu gdzieś jest? Znowu ukryty? Nie, on sobie tak gada tylko. Tego się nie spodziewałeś, co? Ty, bo to trzeba uważać jednak. Ja pierdzielę, to one-shotuje zawsze? Dobra, Ez. Ale długa trasa jest za osłem. Szama za o! No to jest wręcz cudowny i całkiem niepodejrzany zbieg okoliczności. To na pewno prawdziwe. Straciłem z głodu resztki instynktu samozachowawczego. Nie obawiaj się.
Szkoda, że Shrek się nie załapał. Szama za friko. Nie obawiaj się. Ale czekajcie, bo tu są monety! Da się tu wrócić potem? Ja się niczego nie obawiam. O bracie, teraz to normalnie. Ośle żarcie akurat. A, Shrek, ratuj, dopadli mnie. Wiedziałem, nic nie ma za darmo. Oho, coś ty się znowu wpakował. Nie mogę. O, stary, dam całe szczęście, że jesteśmy. Ale patrzy ten osioł. O, hoboty biegną. Dobra, sadłem ich robię. Nie, łokieto leci. Ja! Miłego dnia! W naszej wiosce to nie przejdzie. Tak! Przepraszam. Ale łokieto leci. Kolejna anonimowa ofiara. Ratunku, błagam, pomóżcie mi. Pewnie dziwnie się czujesz, że jak raz dla odmiany to ty mnie uratowałeś. Mógłbyś czasem myśleć głową, nie żołądkiem. Może na początek przez 5 sekund. Co, pod rząd? Shrek, nie wygłupiaj się. Gdzie teraz? Tędy. Nie mogę. Ośle, mógłbyś nie iść w stronę pułapki? Świetnie, dziękuję. Shrekiem teraz gramy? Dawaj to żarcie, miało być. Ja zaufałem. Dla widza. O, te grzyby. Idziesz? Luj, zaczął się. Przepadł osioł. Stoi tam. Sadkę. No nie! No kurde, co ty robisz? No. Gdzie były pieniądze? Wróć po osła. Dobra, patrz to co robię dla osiołka. Osioł, słuchaj. No idziemy. Kurde! Chodź! Chodź! Idź! Dobra, idziemy. Nie no, bo cię utopię w tej wodzie, ruchy. Kurde no, Shrek. Doskocz! Ty on nie doskakuje. Dziękuję, Matixowy. Matikosowy. A, to tutaj. Co to dało? Dobra. Gdzie osioł? Nie wiem. Chyba nie żyje. Serio, nie wiem gdzie on jest. O, tutaj! Jak ja mam się niby przedostać przez tę wodę? Trzeba to rozegrać strategicznie. Jak? Zapisuję. Dzięki. A tak! Armata, znaczy ta katapulta.
Co się dzieje? Dobra, dawaj. Osioł! Chodź no tu. Tu chyba na niedźwiedzie. Dobrze, że jestem osłem. Ta, dobrze, że jesteś osłem, to ci się nic nie stanie. A Shrekowi? Też nic. O, sorry. O tak! Bum, bum! Rozumiem, że przez te korzenie czujesz się uwiązany, ale... Co on robi? Nie pozwolimy ci! Ohoho, niezły jesteś, serio! Ogr! Shrek go jeszcze wyśmiał. Może trochę przesadziłem. No. Mam tu coś dla ciebie. Kolejna anonimowa ofiara. Jakob. Dobra, słuchaj. Czekaj, czekaj. Jeszcze tylko trochę. Słuchaj, łap. Możesz ty, chwaście zmutowany ty. Slalom. Nie potwór, nie potwór. Chodźcie tutaj. Więcej nie widział. Jaki to ma hitbox? Przepraszam, przepraszam. Uwaga, może boleć. Łokieto leci. Ty, czekaj, ja to mogę zniszczyć bombą, nie? Ty, to boss jest! Ale trik! O, nie ma go już! To po co jest to? O! Nice. Ładnie tu u was. Dobra, kupię coś. Wróżka wszechstronna. Spełniamy twoje marzenia. Czy by mogę służyć? Dobra, kupmy podcast mniejszającego. Zwalczaj dynię dynią, jak to mówią. Przerobimy cię na placek warzywny. O czym on mówi? Siema masa. Ta polska to jest gra, a jaka? Magiczne muchomory, wujek łapouchy, coś tam o nich kiedyś wspomina. Pamiętam jak dziś. Zielone dobrze, czerwone źle, mówił. Czyli muszę wskakiwać na zielone. Dobra, dobra. Ale bombę dostał! Co się dzieje? Botanikiem nie jestem, ale te drzewa są jakie? Jak na roślinę, to sporo w dobie agresji. Kolejna anonimowa ofiara. Co to powiedział? Uwaga, może boleć? Może trochę przesadziłem. Aż u płot rozpieprzyłem Hamowi. W pobliżu są jakieś ukryte poziomy. Albo chociaż kawiarnie. Ukryty poziom, widzowie! Łokieto w skrzynki. Nie no, bez przesady. Kurde.
Mikstura? O, racja! Ale zara. Macie rację, mikstura. Grzeszny grzechu. Za krzywdy, których zaznał, odeń rudnie wieści. Co? Moje gratulacje. Uzyskałeś dostęp do poziomu bonusowego. Jak to? Skup się. Musisz zebrać jak najwięcej monet. A to identyczne jak Harry Potter. Dlatego tak dobre. Harry Potter 3. Zaczynamy odliczanie. Gotowy? Start! Pu, pu, pu! Ale oro. Kurde, no zbugowałem się! Oddawaj mi 5 sekund. Ty, no mało tych monet. Kurde, tam jest worek! Czas mi... Nieźle. Naprawdę nieźle. Jerbę wypieprzyłem do góry nogami aż. Dobra, muszę sprzątnąć. Ale na szczęście niewiele się wysypało. Dobra. Tym razem niewiele się wysypało. I tutaj co? Potka? O kurde, spacer. Co się z nią stało? Zmniejszyło mnie. Uuu! O ty skamie. O ty skamie. O ty skamie. Widzisz to co ja? Ty. Jego tam wepchnę po monety. Stój, stój, stój. Nie da się skakać teraz. Da się tylko chodzić. Ale zapieprzam. W pobliżu są jakieś ukryte poziomy. Dobra, oro. O, nice. Kurde, co jest? Co jest? Przejdziesz? Co ty tu robisz? Chyba boss jakiś. Słyszysz to? Ta boss. Za cicho? Bog! O, niewiele brakowało. Ale ma dziwny ten brzuch. Bynajmniej jestem muszkieterem. Skąd? Jestem kotem w buta. Nie, jesteś piratem i masz kalosze. Niedorzeczność. To zacne buty z włoskiej skóry. Są wyrazem mojej... Dość! Jestem tu, by cię zabić. Zeza ma kot? Szykuj się na śmierć. Co ty mi chcesz zrobić? O, ale arena. Dawaj, oro. Nie masz pojęcia, z kim właśnie zabrać. O kurde, nie da się przejść. Rubuniki na lewo i prawo, albo ten gracz w kaloszach zatrapie cię na śmierć. No dalej, walnij go tak, żeby odpadły. Jakieś wyzwanie. Precz, siądź! No dalej, walnij go tak, żeby mu spadły buty. Jak ja mam go walnąć? Jesteś tylko małym kotem. Przygotuj się na największą. Łukieto? W twoim życiu. Ale tu jest tylko jeden hit. Że nie potrafię się bić? Wiesz co, a może weź swoje zabawki i zmiataj, póki jeszcze możesz, co? Czeka idealnie. Nikt nie skrzywdzi takiego maluszka. Nie denerwuj mnie, kocie. Miałem ciężki dzień. Teraz! Dostał! Oto jestem, jak kot z worka.
Uważaj, kolego, bo spotka cię teraz przykrego. Szrek rozpoczyna kontratak. A, masz rację, jak przebiega. Skąd wiedziałeś? Wyrównana, a jednak na czołach zawodników perli się fort. Bez sensu. Rubuniki na lewo i prawo, albo ten pirat w kaloszach zadrapie cię na śmierć. Celuj mu w akcent. Zaspamuję go. Trochę kultury tłuku. Ha, kolejny dowód na to, że kultura przydatna rzecz. Rzucił się na mnie. Trochę kultury tłuku. Nie mogę. Ale bomba atomowa to jest... Ostrzegam, nie jestem zwykłym kotem. Jeszcze żaden kot nie pokonał ogra. No co robisz? Gdzie twój okręt, piracie? Wygląda na to, że zarobiłeś kilka siniaków, kolego. Mnie dla mnie znaczy się od wypłyty części. Zostało ci 8. Gdyby nie fakt, że zawsze spadam na 4 łapy, ta zabawa mogłaby być niebezpieczna. No! Wygląda na to, że zarobiłeś kilka siniaków, kolego. Spieprzaj! Kurde! Szybki jest! Nikt by w to nie uwierzył. Ej! Kurde! Tera! Bardzo dobrze! Zaraz czołem wypieprzę! Tylko co wszystko sobie zapytam. Ty no, coś się zbugowało? Stawiam na tego zielonego. A, jestem szybki na myśl. Kurde, zbaitował mnie na hita. Jeden kawizów, witam wszystkich. Szreka gramy. Ale myślisz, że kurde! Się bić? Chciałem się napić. Barbarzyńca. Cicho, ośle. Kurde, zbaitował mnie. Drewny kocur. A ty pomóż mi, co ty robisz? Bohaterską śmierć kurde, tego nie. Kota uczcimy butelką mleka. Kurde, jak on te uniki robi dobrze? Mam plan, jak to zrobić lepiej, patrzcie. Kurde, w dupę, chciałem mu drogę zablokować. Tak, trzymaj, Shrek! Już lepiej od razu klęknij i pozwól mi dokończyć dzieła. Tak będzie o wiele prościej. Nie zaczynaj czegoś, czego nie dasz rady skończyć. O kurde, nie to boli! Czas trochę przyspieszyć. Niedobry kotek, sio! Ez. Za chwilę poczujesz zimny pocałunek stali. Może go klepnąć, czy coś? Po co? I tak już po nim. Ha! Mam cię! I po co ci to było? Pokonałeś, senior. Mój los w twoich rękach. Makowina. Słyszysz, Shrek? Facet sam się prosi. Załatw go! Ja! Co? Brutalny osioł. Nie skrzywdzę małego kotka. Jak to nie? Ty małe kotki jadasz na śniadanie. Wywracasz je na drugą stronę i nosisz jak czapkę. Robisz z nich rękawiczki, odzierasz z... Bzdura. Na czapkę są za małe, a na śniadanie zbyt łykowate. Zatem postanowiono. Odtąd będę ci wiernym drugim. O, tak dobrze to nie ma. Ta rola już obsadzona. Jestem twym dłużnikiem. Darowałeś mi życie, choć wynajęto mnie, by cię zgładzić. Wynajęto? Kto cię wynaje? No jak to? Król. Widzisz? A nie mówiłem, a nie mówiłem. Nigdy nie ufaj kotu bez rodowodu. Dlaczego ten król zwyczajnie nie da nam żyć w spokoju? Cóż, jeżeli zaiste chcesz żyć długo i szczęśliwie, udaj się do wróżki chrzestnej.
zmonopolizowała produkcję eliksirów magicznych w całym królestwie. Zaprowadzę cię do niej. Byłeś tam już kiedyś? O tak. Nie raz i nie dwa zaznaczałem tam teren. Szczęście ma wiele twarzy. Ogr! Co tu robi? O co tu chodziło? Ja w sprawie eliksiru żyj długo i szczęśliwie. Kot mnie namówił. Ogry nie żyją długo i szczęśliwie. Ty szmato! Muszę mieć ten eliksir. Stara raszpla. Bez sensu nie sąsisz, Kosie? Jedno jest pewne. Ma babka temperament. Ale ma twarz wciśniętą przez te kratki. Dobra, idziemy, dawaj. Jak do siebie. Ty wiesz, jak ci ładnie, Shrek? No, bardzo dziękuję, ośle. A teraz chodźmy, zanim się pamiętam to z filmu. Coś mi mówi, że eliksir... Ale twarz tam jest, normalnie. Ja pójdę. Jestem od ciebie zwinniejszy, osła przewyższam intelektualnie, a poza tym ja jeden tu się przycisnę. Już. Masz rację, się tak rządzi. Wdrap się po tych rurach do szybu. Zaczekamy tu na ciebie. W pomieszczeniu po prawej była jakaś dźwignia. Może otwiera drzwi? Na pewno coś wymyślisz. Powrócę niebawem. I co więcej, zwycięski. Uważaj na elfy. Jasne. I na maszyny. Jasne. I lustra. Jeszcze byś się zagapił czy coś. A oni gdzie? Schowali się do bunkru na ten czas? Ty fajnie się kotem. Siema. Ty, ale silny jest kot. A ty gdzie uciekasz? Ale ma kota tak speeda, ja pierdzielę. Kot jest broken. Słyszę, że te rury gdzieś prowadzą. Puść mnie. Wystarczy, że na nie wskoczy. Są jeszcze gdzieś monety? Do mnie tam obała koleś. No dobra, tego się nie niszczy. Czekajcie, bo tam chyba też... Ty pogarnec najpierw, czy tutaj? O, pokczam. O kurde, tędy się dało przejść. Czy to na YouTube'a wstawię? Pewnie tak. Ale za ile? Myślę, że w tym roku będzie. Tak jak Far Cry. Doskoczę tam? Luj, doskoczę. Ezu. Na święta? No. Z rodzinką Shrek do Wigilii. Muszę to odpowiednio rozegrać w czasie. I na Boga rozegrać. A. No niezłe w czasie rozegranie. Tam? Na dole coś jest? Tylko chłopy. Co on robi? Pora, żeby pazury poszły w ruch. Spadłem. Aleluja. Słodki jest smak zwycięstwa. Się robi. Się robi. Dobra, czekajcie, gdzie teraz? Tam, tak? Do tej dziury. Tam jest rura.
Ale czy są monety na ziemi? Bo ja nie widzę. Doleci? Doleci. Jeszcze tylko 4000 dni i urlop. Praca największym szczęściem z krzata. Praca, praca, praca. O, niezły urlop się szykuje. Co oni robią? Ależ są fantastyczne. To ze mną zadrze. Umarł. Ojej. Dobra, wypieprzę. On tu wskoczy? Ty, chłop się myje. Ja pierdzielę, bo ja zaraz umrę. To jest strój? Myślałem, że typ. Dobra, czekajcie, jak ja mam się dostać? Tu gdzieś rura była. A, tu jest. Chłop się w stroju mył. Na co? Może on tak wygląda, w sensie to on na nago chodzi, to nie jest strój. Dobra, najpierw tu polecimy. Za obraz. Anga! O kurde, nie mam. No nie mam, bo jednego kupiłem. Drugiego kupiłem na przeciwników. Ja pierdzielę. Pazury? No klikałem, nie niszczył. Szmaciarz pieprzony. To trzeba trikiem, patrzcie. Pod G jest granat. Muszę tych potów na zmniejszanie nakupować dużo. Przygotuj się na największą hańbę. Ale tam i tak są tylko pieniądze. A my mamy dużo, więc idź. Dobra, ty, laseria omijam jednym hitem, pa. Ja tylko próbuję podwędzić edycję. Dobra, oro. Czas na lańsko? Cześć, co to jest? Wiesz, co mnie najbardziej denerwuje? Gadające koty! Idzie, 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 koteczku! Cześć, po co ja tędy la... A. Sekret! Nie, to jest sekret. A co to robi? A, to jest wejście. Nie, no musimy do sekretu. Chyba się stąd dostanę do góry. Tak, dobra. Nieźle się w życiu ustawili. Gotowy. Ja pierdzielę, poczekaj. No, to jest przejście po prostu. Czekaj, jak najlepiej. I tak trzeba na dół, bo są monety. To na dół idę. Nie wytrzymam do następnej przerwy. Zaraz zobaczymy, czy to wdzianko faktycznie jest nieprzemakalne. Ja... To niezłe, nieprzemakalne wdzianko. O, Herkules tam jest, czy co to? No nie, on był wcześniej już. Czekaj, czekaj. A, tam. Czas na lańsko. Czołem. Jeszcze tylko 4000 dni i urlop. O, pracownik miesiąca.
Nice. Easter eggi w gierce. Coś tam podmienił, pieprzony oszust. Spadłem! Marzyłem o porządnej rozrubie. Kot na drugiej! Zaraz oberwiesz z... Tędy! 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 Ej! Ty nie rzucaj we mnie! Kurami rzuca! Szmat! Co to? To jest ten potek? Czekajcie, najpierw to. Siema, gówna. A nie, to jest tutaj. No najpierw tam wejdźmy. A nie, to jest sklep! Jaki ja głupi. Tak zrobię. Kupię parę tych płotów już na potem. Ależ natura. Podoba mi się. Dobra, idziemy. To już jest to pomieszczenie. Siema. Zapisuję. Dzięki. Dobra, czekajcie. Tutaj można. Tędy? W bajce inaczej wyglądało? Co ty gadasz? Wszystko identyczne było. Nawet grafika była gorsza, tylko pamiętasz przez tą nostalgię lepiej. Taka prawda. Kurde! Jest! Dało się. Przyjaciele. Czy to było w planie? Boże, osioł, ty durniu pieprzony. Ośle! No tego na pewno w planie nie było. Ośle, musisz znaleźć jakieś inne wyjście. Spróbuj się wydostać przez laboratorium. Pośpiesz się, spotkamy się na zewnątrz. A to jest pewnie. Tak jest! Co ty, chcesz się bić, czy co? Dobra, widzowie, wylecimy. A nie, dobra, monety. Możesz ja chromolę. Tak jest! Chodź za tatusia, moja ty monetka kochana. Kurde, co on robi? Dobra, silno czy z ciebie kurdupel, ale ty zainwestujesz we płatki. Teraz. Obok to bardzo unerwione miejsce. Teraz. Proszę mnie nie krzywdzić. Teraz. Proszę, zostawcie mnie! Ty, on się nie łapie tego! Ja pierdzielę. Dobra, walę ich. Jak ma się złapać zębami, no a jak?
A, dobra. O! Co ci nie podoba? O, niezły jestem. Dobra, leci. Ej, 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 może to pytanie, co? A co się? Co jest? Dom wariatów. Kurde, uważaj. Kurde, no. Lecimy tam. Bez. Odpalam różową falę burzy. Mopy do podłu. 3, 2, 1. O nie, speedrun! Ale z... Tutaj, okno, osie, okno! No. Myślałem, że będzie gorzej. Ciekawe, czyja to zasługa. Komandos się znalazł. Ośle, daj spokój. Wystarczy na dzisiaj awantur. Może czas wypróbować eliksir Żyj długo i szczęśliwie. O, jesteś pewien, że wziąłeś tę flaszkę, co trzeba? Oczywiście, że tak. No bo wiesz, a jak pokryje mnie po tym łuską? Albo wyrośnie mi z tyłka druga głowa? W twoim przypadku oznaczałoby to zmianę na lepsze. Więc wiedzielibyśmy, że eliksir działa. Cicho! Sam wypiję. I co? Zmieniłem się? Sam bym spróbował, senior. Ale co by to dało, skoro i tak jestem uosobieniem piękna? Przydałby się jakiś prawdziwy brzydal. Wypróbujmy na ośle. Co? Kto? Na mnie? Ja, a, co? Ja? Boisz się? Osły nie wiedzą, co to strach, szmaciarzu. Jak zwykle grasz mi na nerwach. Niestety, senior, nie udało się. Wszystko na nic. Elfy niepotrzebnie dostały łomot. Chłopczaty. Może tymczasem wpadniemy na jakiś koncert. I gdzie się zatrzymamy na noc? Tam za lasem jest taka stodoła. Co? W stodole? O nie, 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 nie. Osły nie sypiają w stodole. Szmaciarz, gierka dla dzieci. Nie żałujcie, no. Tylko czy osioł nadąży? Nadąży? Ty kłaku zawszony! Jestem 2 razy szybszy od ciebie! Ostatni po drugiej stronie przegrywa! Tak jest! O kurde, co jest? I kto tu nie nadążał? Łama go! Speedrun? No dzięki, że na mnie zaczekaliście! Przynajmniej będzie spokój. Dobra, lecimy! Kolejna. Dobra, biorę życie. Łokieto leci. Co jest? Przepraszam. Kup coś, mam te podki zmniejszające. Spalić łogra. Łogra? Zadziałało. No i co teraz, co? Dobra. Łograj, luj. Zjazd na sankach. Po co te stogi? Pięknie. Miłego dnia. Może trochę przesadziłem. Ogr. Dawaj to. A! Oddaj to. Ty, on mi zabrał grosza. Szmato. Mam tu coś dla ciebie. Niech to. Tu gdzieś musi być list.
A co to zmieniło? Kurde, ile ich tu jest? Kurde, gówno! Kolejna anonimowa ofiara. Przepraszam, przepraszam. Pieprzeńcy mi kradną pieniążki. Ale czekaj, jak za ten płot się dostać? Nie tak chyba. A, to jest dalsza część mapy. Gotowy. Zadziałało. Miłego dnia. Ładnie tu u was. Nie no, bez przesady. Co to? O! Co? To dzieci? To burdel chyba. Znaczy, nie, nie o to mi chodziło. W sensie mama pracuje. Ja pierdzielę, ale patola. Wyszła prawda na jaw na Shreku. Dobra, łokie to ci walę. Pieniądze albo życie. Mam tu coś dla ciebie. Uwaga, może boleć. Przepraszam, przepraszam. Dobra, trzy atomice. Ciebie tylko łokciem zabijam. Kurde, sorry! O tak! O, nie łapnie tak kłuć! List był? O kurde, wracam, wracam. Zadziałało. Gdzie, gdzie list? Gdzie? Koło burdelu? Gdzie? Tam, gdzie skakałem po dachach? O! Racja! Środka Marysia! Za handel substancją, od której wzięło się jej imię. Dobra, ty! Nie ogarnąłem przez chwilę. Jak to jest ta, co oglądaliśmy? Co Czuks ją wyjaśniał, czy Czukasz? Ty, ale że takie rzeczy przemycone w Shreku pięknie? Ta gra to jest arcydzieło, widzowie. Miłego dnia! Pieniądze albo życie! Uwaga, może boleć? Kurde! Puuu! Siema. Zadziałało. Przepraszam. A Queen of the Black, no. Leci łokieć. Kolejna anonimowa ofiara. O kurde, OP. Mam tu coś dla ciebie. Wejdź tą. Może trochę przesadziłem. O tak! Beczki! No
dobra, jednak nie. No proszę! Dobra, zdychaj. List? Gdzie czterolistna? Gdzie? Ja pierdzielę, bo mi psycha siada. Siema, szacharz. Gdzie ta list czterolistna? Znowu skam? Tu będzie? Tu? Ale to tam trzeba się dostać dopiero. Czekajcie, czekajcie, on... Mogę ją teraz wziąć? Napiszcie, czy tam za kratami? Bo jak... Bo ja jej nie widzę. Za kratami, tak? A, dobra, idziemy tam. W naszej wiosce to nie przejdzie. Uwaga, może boleć. To zamknij. Kolejna anonimowa ofiara. Fajnie. Fajnie. Ty tędy chyba, nie? Nie. Nie jest dobrze. Tak, szacharz. Trzeba będzie zagrać w końcu. Dobra, jedziemy. Mam tu coś dla ciebie. Przepraszam, przepraszam. Szmatę. Co my tu mamy? Nieźle. Zadziałał. Może trochę przesadziłem. Wypieprzaj. 7D? Myślałem, że co innego napisane. To dla mnie? Nie, no bez Ej. Przesady. Tak jest. Nie, no weź udaj ktoś 24H. Nie, nie perma. 24. Czekaj, gdzie ta czterolista szmata? Dobrze idę? Nie ma jej. To tam musi być. Dopiero jest za kratami tam, wzgórze? Trolują. Pieprzeńcy. Ta studnia, do której mamy wskoczyć. Może ta. Dobra, wiadra nie wale dziś. Ole, skoczył! Tyle wody i się nie połamał, dobra. Szrek to kozak. Sierop. Pająki! Na bombę są, ale oro. Kurde, co to jest? Jaki mały pajączek. One są na łokcia, te pająki. Oby to nie były wampiry.
Jakie wampiry, o czym ty gadasz? Spadaj, gacek! Gotowe. Nie lubię pająków. Przepraszam, przepraszam. Aż podskoczył. No proszę. Wypieprzaj. Ty, tu ściany się na bombę wali, nie? Może trochę przesadziłem. Kurde, nie? To luj. Nie! To winda! Kurde, spieprzyłem grę chyba. Ty, da się to podnieść? Jaki mały pajączek. Ty! Gdzie ta winda spieprzyła? Nie toperze. O jest. Nara! Nie wiem, którędy, tu czy tu. Mam tu coś dla ciebie. O jest. Zadziałało. Zrób to jeszcze raz, a zobaczysz, co będzie. Ty ugryzł mnie i se poleciał. O tak! Co tu jest? Lubię. Kończyna gdzie? No nie mów, że nie mogę wrócić. Proszę, nie mów, że nie mogę wrócić. Oby to nie były wampiry. Czytaj czat, czy lubisz pająki? Średnio. Ja jestem na szczęście jak Shrek. Lubię cebulę, nie lubię pająków. Czyli git. Kurde, wchodzę tam. Dobra, luj z kończyną, widzowie tam. Dam sobie radę na takim pasku zdrowia. Ej, wracam po nią jednak, ok? Kurde, nie tu. Gdzie jest? O! Mam farta. Wstawaj! O kurde, sorry. Czy mam warstwy? No jasne, że tak. Ty, da się tam winną wrócić? Nie. No proszę. Co my tu mamy? Nie jestem zielony, ale... Uwaga, może ale lubię Shreka. I cebulę. I nie lubię pająków. Dawaj! Miłego dnia! Kolejna anonimowa ofiara. Dobra bomba na łeb. Zamknij! Mam coś dla ciebie. Co to za kraina lodowa? No specjalnie. Dzielny Zbyszek na gierkę. Ale siana. Co to jest? Buu! Przepraszam. Ale łakieto w trzy szczury. Mnie?
Widzieliście tego łokcia? Piękny. Ty pieprzeć. Uważaj, kolego, bo spotka cię coś przykrego. Ratatuj. Może trochę przesadziłeś. Uwaga, może boleć. Padalec. Padalec? Nie mów tak. Co to jest? Nie, to kukła drewniana. Będę się musiał mocno napocić, żeby to... No proszę, co my tu mamy? A nie, to jest do podpalenia. Tak? Nie, to jest dmuchnięcia. Nie wiem, luj. No proszę, co my tu mamy? Świetnie się składa. Kiem to łapą zniszczył na bombę. To na co mi to? Patrzcie, niby są stogi siana, ale jest też zjeżdżalnia. Na dwa dmuchy to było. To już bardziej tanki. No to był tylko batonik? Ale sraka. I do komina. Mam tu coś dla ciebie. Ale bomba. Której małpki Shreka zrobimy i zobaczymy, czy coś będzie jeszcze, ale możliwe, że będą małpki. Kolejne potem. Monetki do kolekcji. A jest nowa Odyseja? Nie ma. Pieniądze albo życie. Au! Ej! Au! Miłego dnia! Dobra, bomby się sypią. Kolejna anonimowa ofiara. O tak! Przepraszam, przepraszam. Na co ten Shrek przeprasza? Może trochę przesadziłem. Ilu ich w tym namiocie? A, dobra, tylu. Czarna ziuta za napaść na 3 ślepe myszy. Jaka? Kończyna była? Kejo? Gdzie? Gdzie, 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 gdzie? Nie! No jest. Ale gdzie? Zakaz pływania? Co ty pieprzysz? Ja nawet nie pływałem. Aha.
nie miało zaboleć? Aha, ty teraz tam umrzesz. Aloj z tym batonem. Boss? Łokie to na szmatę! Mam tu coś dla ciebie. Ale wielki typ! Fajnie! Miłego dnia! Nie będziesz miał tyle szczęścia! Zabawimy się, ogrze! Kolejna anonimowa ofiara! Padł! Ale gówno! Ale łokieć leci! Nice! Masz X-raya i widziałeś kończynę? Dobra, dobra. Uwaga, może boleć? Może trochę przesadziłem. Po gałęziach może go wejść? Nie, 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 to jest inna gierka, to jest Shrek, nie Tarzan. Popieprzyły ci się dwie gry, wiem, że są stare, ale... Dobra, oro. O. Jesteśmy! Jesteśmy! Shrek, co tak długo? Podziwiałem krajobrazy. Spotkałem kilku turystów. Miło było. Sporo straciliście. Ta, jasne, mniejsza. Długo będziemy tak moknąć? Stary, że też ten głupi eliksir nie zadziała. Nie szkodzi. Znajdę inny sposób, żeby odzyskać fiont. Słuchaj, ta twoja kobieta naprawdę jest tego warta. To najpiękniejszy kwiat, który rozkwita na tym świecie. Aż trudno uwierzyć, że taka delikatna istota godziła się na warunki, które przyszło mi znosić. Zdziwiłbyś się. Shrek jeden nie ma z polskim dubbingiem, to go omelałem żelą gęstą. Nie no, Shrek. Co? To nie ja, to kot. Zabijałem za mniejsze zniewagi, senior. Przepraszam. O! Fabuła. A potem nasi bohaterowie po prostu zasnęli. Nie zauważyli, że na flakoniku napisano coś małym druczkiem. Następnego dnia okazało się, że eliksir jednak zadziałał. I to jak? Może i wróżka chrzestna miała dość wredny charakter, ale trzeba przyznać, że na alchemii znała się jak mało kto. Karol, Karol, mówiłem ci, żebyś się streszczał. Nie widzisz, że państwu się spieszy? No więc ten do rzeczy. To do nie tylko było. Shrek i Fiona zasadniczo zmienili imię. Widzi nas. Ono nas wie. Wielce szlachetny rumak. Ogr zamienił się w przystojnego księcia. A królewna znów była piękna. A to nie podobało się wróżce chrzestnej, która uparła się, że spiknie Fionę ze swoim synalkiem. Zmusiła króla, żeby kazał swoim knechtom nas pojmać. Cięcie do sceny w więzieniu. Koniec nawiasu. A nie, nie, przepraszam, tego nie czytam. No proszę, jak miło. Nie wiem, just Shrek, loser. Nie mam klaustrofobię. Nie mogę reszty życia spędzić w tej celi. No weź, zobacz. Tu jest ciemno, wilgotno, śmierdzi. O, Shrek, te ściany się ruszają. Byś pokonał klątwę? Tak, pośle, są takie przypadki. Spójrzcie, spróbuję prześlizgnąć się przez... Ej, daj mi grać Shrekiem, jak mam mieć. Z zewnątrz. Bogu dzięki, bo już się bałem. Ale skam. Wale Shreka za... On lata, czy mi się wydaje tylko? On ma twarz, ten koniak z tego, jak wytresować smoka, nie? Tak mi się wydaje. Ten smok biały. Garen! Ty, no ale identyczny. O, jakiś ogr tu kiedyś był! Shrek nie jest jedynym ogrem, nie licząc Fiony, zobaczcie. Nie no, podobną ma mordę do tej smoczycy. Albo do czegoś innego. Do czego? A może do czego innego? Dobra, idę tu. Do Disa?
Nie no, do Disa to nie. Ups. Krzywo się rury złapał. Widzicie, jaka gra jest. Przewidziała, że można się krzywo złapać i że trzeba się cofnąć. Czemu takie gigantyczne wrota? Przyjmuję i doceniam. Myślałem, że już nigdy Shrek się stamtąd nie dostanę. Ten Shrek! Powstrzymam ich, wy uciekajcie. Kot. Garen versus Miniony. Moko, szakasz. Trzymaj się. No tak, w sumie tak. Nawet Hyżo się miga. Czas się rozdzielić. Rób to, co ci mówię. Ej! Dać nogę? Dokładnie. Przynajmniej spróbuj. A ja nim gram? Koń salto na pieprza. Za co? O, moje HP! O, nice. Dobra, utrudniłem se. Ale kopa zapieprzył. Się robi. A co się da? Hekarimem, widzowie. Drogi Matoły! Jeden tuż rozbiję od twojej pajęczynki. Nie róbmy z tego dragi. Jak pozbędę się tego pająka, będę mógł użyć jego sieci jak trampoliny. To to? Zwykle na widok Sirius Black! Gawki, ale tym razem czuję, że pląsawica jest tuż, tuż. Kurde! Wypadek przy pracy. Tak jest! Chodź do tatusia, moja ty monetko kochana. Ty, powiedz mojemu adwokatowi, że go zwalniam. Siedzi w celi obok. Zatem na widok pająków mam lekkie drgawki, ale tym razem czuję, że pląsawica jest tuż tu. Dam radę. Giga bug. Nie, to był bug ewidentnie. Dobra, dupą mu na łeb skacze. Ty, powiedz mojemu adwokatowi, że go zwalniam. Siedzi w celi obok. Ta, zamknij ryj. Serio. Ale co ja źle zrobiłem, że on tam nie doskoczył? O kurde. To. Nice. A co się będzie? Wypieprzać! O, niezły jestem! Kurde, co jest? Jestem niewinny! Niewinny! Ale creep! Przyleciał do mnie gołąb na kratę. Ty, on tam wskoczy? O kurde, wskoczył. O! Zamknij mnie za kłusownictwo, a ja byłem na grzybach. Nie mogę w dupę z tej gry. Stanowiska!
Czekajcie, bo tam jest coś. Po pierwsze, jakiś gigant. Nie lubię pająków. Jeden się odbije od twojej pajęczynki, nie rób mi tego, braci. O nie, widzowie, to jest chyba trzeci. Gratulacje, uzyskałeś dostęp do poziomu bonusowego. Oro, oro, lecimy. Skup się. Tym razem worek trzeba zdobyć. Zegar tyka, więc w przeciwieństwie do reszty gry nie ma tu miejsca na żadne wygłupy. Zaczynamy odliczanie. Gotowy? Załkiedy, Karol. Ty, Shrek był grubszy i zbierał dwa naraz. Driftujemy koniem. Kurde! Jest wór. Nice! O kurde, to jest lepsza droga. Co ten koń odbierze? Ale tajne miejsce, widzowie. Ej, no odbiłem się! Lubię pieniądze. Odbił się czołem! Pieprzony koń! Dobra, wracamy tam. Dobra, luj. Nie wracamy tam chyba. No bo koniec zagryłby, widzowie, on się nie mieści. To jest jego problem. No zobaczcie! O, teraz! Oro, oro! Ale itemów! Nie! Tak! Pieniążki! Ty, ale dużo czasu mamy w ogóle. Proszę, nie odbij się czołem. Uważaj! Ja pierdzielę, ale oro. Nie! Jezu, ile mamy pi... Wszystko zebraliśmy, co się da! Nice! Giga oro. Ja nie wiem, zawsze coś nie tak. Możesz jachno! O tak! Teraz to się doigrałeś. Gdzie tu się szło? A tam 1400. Odpowiedniego zdania. Wystarczy się skupić i wszystko będzie dobrze. Tak. Wale cię. Mógłbym tak cały dzień. Wróżka krzesnęca. Pójdź głowę. Zredukuj głów do rozmiarów myszy. I chcesz stracić kilka centymetrów? Potem ze wróżka chrzestna S.A. Andrzej długo to i jest. To jest chyba potek, nie? Moje, moje, moje! Patataj, patataj, esta, esta! Oho! On mówił Essa, ten osioł? Czy mi się wydawało? Moje, moje, moje! O, fajnie, pieniążki! Uch.
No mówił. Mam myśleć, że skąd się to wzięło? Ze Shreka. Mógłbym tak cały dzień. Wróżka chrzestna Ezio, twój kłopot zawiera aktywne substancje kurczące. Niewidzialność, wypij, aby zamiast dziękuję. Pamiętaj, że zawsze. Możesz ja chromolę. Tak jest! Chodź ta tatusia, moja monetka kochana. Uwaga! Teraz to się doigrałem. O tak! Patataj, patataj, esta, esta! Słyszysz? Słyszałeś to? Esta, esta! A dobra, on tu automatycznie skacze. A, wysrane. Ty, właśnie, dobre pytanie. Ciekawe, w co się smoczyca zmieniła. Jak osioł się zmienił w tego, no? Ty! Da się to jakoś sprawdzić? Dita? Tam mamy iść? A nie, tam. Czekaj, on tam doskoczy? Pieniążki, pieniążki. Dobra, bo tu jest auto jump, co ciągle. Otwieramy. O kurde. Na hita? Nie, o to nie chodzi. Ty chamie. O kurde, on ma tarczę. Tylko tarcza po nim została. A co się? Ty mogliby zrobić taki minifilm, jak kiedyś robili na Halloween, na święta ze Shrekiem? Co się smoczyca zmienia, nie? Dobre było. Powiedz mojemu adwokatowi, że go zwalniam. Siedzi w celi obok. Dobra, tędy. Zamknij mnie za kłusownictwo, a ja byłem na grzybach. No ta, ta. O, niezły jestem. Możesz ja chromolę. Szrek, o! Mordo moja! Spokojnie, ośle. Muszę załatwić to i owo. Spotkamy się na zewnątrz. Kiedy Szrekiem będę grał, bo chcę przetestować, jak bije mieczem. Nigdy? Nie pisz tak. Cudownie, cudownie, cudownie. Ba!
O! O ty śmieci! Drogi Matoły! Ale mamy siana w ogóle, nie ma na co wydawać już. O, trzech! Ja nie mogę! Co się dzieje? Mógłbym tak cały dzień! Dobra, dobra, Ed. Kurde! O kurde, oni umierają! Nice. Na pierwszym. Następna trzeba w kostce jest moja. Za drugim. Uwaga! To wszystko na co cię. Wypieprzaj. Patrzcie, to jest trik. No, Ed. Ja już speedrunuję tą grę. Stać! Wracaj do stajni! Boss! Albo na Boga! Stali dobędę i wypłazuję ci cztery litery! Nic z tego, mam kilka spraw do załatwienia. Nie wie o mnie, bo tam chodzi. Dobra, trzeba... Da się uniknąć walki. O kurde. No dawaj! Czołowe zderzenie. To rozumiem. Plecy go. Ależ ja jestem wyględny. Kurde. Ty, on musi jakoś wbiec w ścianę? A, jak się zamachnie, ta? Ja nie mogę. Nie, zły boss. A co się? No użyj. Kurde, jak się pota używa? A. Teraz to się doigrało. Najgorszy boss w historii gier. Ty patrz, zaczyna mi to wychodzić. Jeśli urok. Posłuchaj, był trudny, okej? Okay? Aresztujcie mnie. Jutro znowu wam ucieknę. Myślałem, że już nigdy się stamtąd nie wydostanę. Powstrzymam ich. Czas. Ej, to było! Rób to, co ci najlepiej wychodzi. Dać nogę? Ej, ej! A. Co jest? Jak będziesz chciał do boju. Tu wychodzi. Przyjmuj. Oj! Nic się nie stało. Ale te pieniądze nie są nam potrzebne, jak już nawet nie zbieram, widzowie. Tylko zbieram te. Ważne rzeczy. Tam. Gotowy. Ja
jeżeli tam wpadnę, ucierpi moje futro. A tego nie przeżyję. Kolejne monetki. Wciąż za mną. Jeżeli mi się nie uda, zrobiony. World War 3? Nie wiem, co to za gra. Nie znam się na gierkach w ogóle. Udało ci się. O! Gdzie tu? A, tu. Woda, no. Czy woda? Ścieki się podniosą. Kończyna! Okczam! Chyba mamy prawy max pasek zdrowia. Zobaczcie, dokąd sięga już. Miażdży mnie. Chyba serio, speedrun? Shrek! To ty, kocie? Ojej, myślałem, że smrodek to moja specjalność. O, wierz mi, bardzo się wstydzę. Głowa do góry! Jeszcze tylko trochę! Och, jeżeli tam wpadnę, ucierpi moje futro. Skąd mam gierkę? Kolega z Australii mi wysłał. Jeżeli się nie uda, umrę. Bo i tak nie umie po polsku, to po co mu ta gra? Slora 2 godziny był. No ale ja zbieram wszystko niepotrzebnie w tej grze. Zbieranie tego golda i tak nic nie daje. Bo ja nie mam już na co wydawać. Zamknij mnie za kłusownictwo, a ja byłem na grzybach. Nie no, mały bug. Shrek. W ogóle fajne, że się da skipować cutscenki, a nie jak w Harry Potterze, czy... Jeżeli mi się nie uda, umrę. Nie, czek, nie pamiętam, czy to w jedynce się dało tylko nie skipować, czy we wszystkich. Nie przeżyję. A ile wy w to już gramy? Krótko. Dwie godziny. A jak ja tu umarłem? A no ta. Zły skok. Bo bug. Jestem niewinny! Niewinny! O kurde, tu się chowa. Ej! 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 Giga pomyłka systemowa. Ej, ja już tu byłem.
Idę to, to samo, tylko od tyłu. Kolejne przydatne przedmioty. Interes się kręci. Ej! Co się stało? Giga scam. Patrz jaki speedrun. To już nie jest, widzowie, zwykła gra w Shreka. Patrzcie to. Bierzemy skrzynkę. No w sumie niepotrzebne mi są te goldy i tak dalej w tej grze. Bo to gówno daje. BOSS! Co ty powiedziałeś? Za dużo przeszedłem, żeby przeszkodził mi ktoś twego pokroju. O nie. Ty, większe DMG ma kot. Widzicie? Ale oro kot robi. Niewiarygodne. Nieźle się w życiu ustawiło. Było nie drażnić kocura. Było nie drażnić kocura, jedz. Dobra, Shrekiem chyba w końcu N grał. Znowu, to samo tylko Shrekiem. Wy uciekajcie. A, bo chodzi o to, że każdego droga musisz zagrać. To się równolegle chyba wszystko dzieje. Ole oro! Dark Souls! Jo pierdziele, dobra, lecimy. Koniec walki. Shrek już się nie bije w tym miesiącu. Ty, Shrek umiał pływać czy nie? Chyba jednak nie. Ulany Garen. Czemu takiego systemu walki w cyberpunku nie dali? Dobre pytanie. Bo nie umiem robić gier. Dziękuję bardzo. Się musiał bardziej postarać. Fajnie. Dziękuję bardzo. Oj, nie wiem. Ktoś mnie nazwie picusiem. Ale Shrek trzeci raczej będzie. Pod? Coś tu nie gra. Ja tam mogę po prostu skoczyć? Bo się boję. Tu coś powinno być chyba. Teraz już wiem, że elixir szczęścia nie zadziałał. Ty, ja chyba jakąś dźwignię pominąłem. Tędy chyba muszę nawet też iść. Jezu! Dobra. Udało się, nie wiem jak. A tą dźwignię pominąłem. No! Zobaczcie, wyszły supy. Siema, bato! Suń się, to moje... O kurde, on umarł. Teraz!
Teratera, masz rację. Co za dźwięk? Jest jakiś ork? Uuu! Co to za dźwięki? O, roszmatę! Fajnie się tym szlakiem bije. Dobra, jesteśmy. Szrek, to ty, kocie? Ojej, myślałem, że smrodek to moja specjalność. O, wierz mi, bardzo się wstydzę. Głowa do góry! Jeszcze tylko trochę. Jasne. Chyba tak. To samo mówiłeś na poprzednim poziomie. To było to, pamiętacie? Pamiętacie, czy oszaleliście i nie? Ale proste, pa. Czemu są takie gigantyczne drzwi? Naprawdę, dla kogo takie zamontowali? No nie no, wiedziałem, że ktoś napisze dla Dita. Ja pierdziel. Szrek, mordo moja. A mogę jeździć na ośle, jak jest koniem? Muszę załatwić to i owo. Spotkamy się na zewnątrz. Ta, wiem, już raz to mówiłeś. Ja nie wiem, czy my ciągle musimy powtarzać te same kwestie. To trochę tak wygląda. Trudne światła do ogrania. Ciężkie przeszkody. Essa, essa. Tak jak to mówi koń. Osioł. Czekajcie, bo tam plakat może być. Bingo! To dla mnie? Ja pierdzielę, ile siano. No proszę. O, monet. Spadaj, Gacek! I co? A, bo dźwignie na... Ja pierdziel! Speedrun spieprzony. Speedrun do śmieci! Dobra, jeszcze raz. Ta, restart jest nowa, nie? Ty, tą Greta się przejść jako pacyfista prawie, że tylko bossów trzalać. Jest. Czyli pacyfista. Bo bossów lejesz, ale to jakby nie jest walka wtedy. Ani obrona. Tylko mus. A jak mus, to mus i luj. Ta, zamknij. O, trikiem! Ale oro, ja pierdzielę. Znowu boss! No nie mogę, trzeci raz! Broń się, łotrze! Każdy muszę go zlać. Tak dobry boss, że go trzy razy dali. Kolejna anonimowa. Ale Szrek ma DMG, ja pierdzielę długo. Jak ktoś mnie nazwie picusiem, zabiję. Uwaga, może boleć. Gdzie moje spodnie?
w telewizji życie jest piękne i pozbawione trosk. W telewizji, dobra. Cześć, słodziutki. Ciastek! Nie wiem, że w więzieniu mają room service. A, zgrozo! Trochę szacunku, ośle. To nasza tajna broń. Tajna co? To dzieło młynarza. Wiesz, tego od żwirka. Pomoże nam zdobyć zamek. Co zdobyć? Muszę się wyszczać, widzowie, zaraz. Utwardzany piernik. W polewie waniliowej i z lukrowanymi guziczkami. I to ma niby wzbudzać lęk? Ale gonga zapieprzył! Jest. Rozumiem. Mogę dostać lukrowany guziczek? Niekoniecznie do walki. Wściekły ciastolud na 12! Ładować katapulty! Ciastolud! Bomby mleczne ładuj! Ruszać się, ruszać! A to w jedynce chyba było coś takiego, próby. Czy w dwójce? Zaczęło się. Z tym ciastkiem dużym. Ja się tym zajmę, złotko. Szrek, co rozkażesz? Dwójca? Może ta. Ej, czekaj, to jest końcówka gry? Ty, to chyba końcówka gry jest. Dobra, jak siku, widzowie, wyteszyć się, bo tyle czasu bez szczania, to wiesz. Może pęcherz nie wyrobić. Zaraz wracam. Dobra, jesteście? Napiszcie 8. W folderze był IP. To co, żegnamy się. Jezu, gram gigantem. Ale chodzi. Jak chciałbyś zrywać jakieś drzewa, to się nie krępuj. O, dobra. To tylko scenografia. Co to? Zajmij się drzwiami, w których pojawiają się rycerze. Dobra, czekaj. Rozpadam się. Nie, no wymięta. Szybko! Spuszcz mur i wejdź do zamku! Mała... Kurde, przejdę? Unikaj kontaktu z mlekiem. No trochę za późno, Szrek, ta rada. Durniu pieprzony. Wkurzyłeś mnie. Zajmij się drzwiami, w których... Ale im się spieszy! Nie mają szybko! Żadnych szans! Spuszcz mury i wejdź do zamku! Mała rada! Unikaj kontaktu z mlekiem! Nadchodzi zemsta drożdży! Ten, w czyich żyłach płynie syrop klonowy, nie wie, co to lęk! To koniec! Wypieprzaj, żołnierzyki! A zgrozo! A niech to! Na pomoc! O nie! Uchwala walczyny! Rozumiem! Knife! Brać ich! Lecimy dalej! Jesteś debeszczak! O, uwaga! Będą strzelać lekiem! Co? Och nie! Śmierć z ręki, ciastka! A! Otwierać! Co się porobiło? Nie, to wymięta. Idziemy. Gdzieś. Ale mały ten szlak.
Fabuła na porządnym poziomie, teraz no tak jak film. Przecież nie, gorzej. Widać, że bardzo skrócili dużo. Ale co, fajna gra. Uważaj, tu mogą być druhny. Może lepiej pójdę przodem. Zostań tu i zabezpieczaj tyły. Ja oczyszczę teren. Chciałem się patrzeć. Po co się pieniądze jeszcze zbiera? Dobra, widzowie, speedrun. Nieźle wojskowi. Gotowy. Ale dźwignie. Ty jak Gothic, ty trochę dwójka. Też się tak otwiera dźwignie. No. Wzorowali się. Nice. Gothic 2 jak nic. Po co ja ten worek? Kolejna anonimowa. Ja pierdzielę! Ale oro! Co jest? Zostaw mnie! Ale ona wygląda! Shrek! Ale ma oczy! Co jest z nią? Stary, zaraz żabą będzie! Zostawiłem zaproszenie w domu. Zatańczymy? Stary żaba! F! Klikając lewym przyciskiem myszy, odbijesz zaklęcia mieczem. A w ogóle to cię kocham. I nie masz racji, że to beznadziejnie pomoże. Puu! A, dobra. Ale wielka ona jest! Możesz odbijać zaklęcia mieczem. Sprawdzałam instrukcję. Podbiegnij do stołu i klikaj lewym przyciskiem myszy, żeby rzucać w przeciwnika jedzeniem. A, rzucać jedzeniem, dobra. Teraz cię trafię. Ależ ty jesteś upierdliwy. A masz! Spider-Man? Ej, o co chodzi? Trafił przeciwnik. Marnujesz mój cenny czas. Dziękuję, Lucky Steve. Lucky Steve. Dziękuję bardzo. To nie jest tu? Może obrzucę ją jedzeniem? No dobrze, daj mi się tam dostać. Dawaj. Jak ja tam byłem u góry wcześniej? A wiem. Tak, bo on wtedy skacze potrójnie. Po co ja zbieram te pieniądze? Klikając lewym przyciskiem myszy, odbijesz zaklęcia mieczem. A w ogóle to ci kocham. I miałeś rację, że to beznadziejne. O, dzięki. Kochana Fionka. Szmacie na łeb mieczem! Kochanie, możesz odbijać zaklęcia mieczem. Sprawdzałam instrukcji. Teraz cię trafię. A! Ja pierdziel, no rzucaj. Aha, dobra, da się rzucić tyle na stu na jednego. Czyli walka wygląda tak. Oglądajcie. Tak wygląda walka. No dobra! Marnujesz mój cenny czas! O kurde... Dobra, mam plan! Ależ ty jesteś upierdliwy! Działa! Spam myszkę! I animacja się doczyta i nawet nie wiadomo co się dzieje! Pa, pa, pa! Kurde, nie zdążyłem. Fajnie. Ale się trafił przeciwnik. Łap tu żarcie, szmato.
Klikaj lewym przyciskiem myszy, żeby rzucać w przeciwnika. Won gówna! Za chwilę załatwi cię na amen. Może obrzucić ją jedzeniem? Przynajmniej trochę uświnie jej widziarko. O, nice. Teraz cię trafię. Ogłuszyłeś ją. Teraz szybko jej czymś przywal. Rzuć mi ją czymś. Łap, łap, łap. Nieźle, nieźle. Fajnie, że z tym Shrekiem walczy ogólnie. O! Ruszyła się? Co ja zrobiłem? Fiono, wybacz mi. Zamknij, stary żabo. Ty, stary w ogóle to był żabon. Zawsze go zmieniła w człowieka, czy jak? Tak trzymaj, Shrek. Poruszasz się z motyką na słońcu. Kurde, ja jestem żabon. Chyba będę cię musiał potraktować twoją własną bronią. Kręci mi się w głowie. A, bo tu chodzi o to, że tam wejść chyba. Nic mnie nie powstrzyma, kiedy chodzi o Fion. Weź może zabierz się na jakiś kurs i zacznij nad sobą pracować, bo tak daleko nie zajdziesz. Ależ ty jesteś upierdliwy. Tak jest, Shrek, bardzo dobrze. W imię miłości, skarbie, marnujesz mój cenny czas. No odmień się. Ale się trafił przeciwnik. Wreszcie masz wygląd na jakiś... Nie! Ty, królewna, niedoczekanie. A, za starego się muszę schować i go zmieni w żabę. Gdzie stary? Tam. Skacz ile chcesz i tak mi nie uciekniesz. Stary, słuchaj, ja tu stanę. Marnie to wygląda. Dajcie mi porządną Czekaj. Pułapkę na myśli. Źle stoisz. Zaraz pokażę ci, do czego zdolne są ogry. Chyba nie doceniłem tego ogra. Szybki jest. Och, co ja zrobiłem? Fiono, dziękuję bardzo za suba dla Maćka Luki. Tego zaklęcia nie umiem odbić. Aha, czyli tego zaklęcia nie da się odbić. No to już wiem. Szmato, no przestań. Wydasz się z motyką na słońcu. A masz! Szybko! Teraz! Ogłuszona, rzuć w nią pięść! Pu, 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 kurczakami szmatę! Kolejna anonimowa ofiara. Ależ ty jesteś upierdliwy. O nie, zły finałowy. O, zacięło się. Kurde, za szybko się odcięło. No taką szczelą to można kroić cebulę. Ale mi się trafił przeciw. Kurde! Marnujesz mój cenny czas. Jak ktoś mnie nazwie picusiem... Kurde! Uświniłeś mi całą suknię. Dziękuję, nawet nie wiecie, jakie to dla mnie przeżycie. Łap, łap, łap! Ez! Koniec. Ja pierdzielę, jeszcze nic jeden mnie hit. Nie powstrzyma, kiedy chodzi o Fion. Teraz chyba za starego się trzeba schować. Gratulować skuteczności eliksiru. Spuszczę ci manto i będę żyć długo. A nie, dobra. Zostało jej 1 HP. Ej, stary w żaby się nie zmienił! Ja cię kręcę. O, ej, widzieliście kolejny etap ewolucji. Wróciłeś do swojej pierwotnej, nikczemnej postaci. Miau, miau, miau. Zobaczymy, który z nas załapie się do trzeciej części. Przynajmniej nie będę reklamował żwirku. No to ja rozumiem. Cóż, Fiono, masz swojego księcia. Jeszcze go nie ma. Woli ogra. No, nareszcie. No, to jak będzie z tym? Żyli długo i szczęśliwie. Standing. Ale stary nie jest żabą, czemu? To w trójce był żabą? Tak, oto.
królewna znów byli razem. Zła wróżka dostała za swoje, wszyscy wyglądali tak jak dawniej, w ogóle było cacy, a bal na cześć nowożeńców odbył się zgodnie z planem. Noc lśniła tysiącem sztucznych ogni, nikt nawet nie myślał kłaść się inne wybory trzeba było. I to już koniec, cześć. Brawo, wspaniała gra. Brawo. Piękna gra. Piękna giereczka, dziękuję za suba dla Duplex. Luki. 20 godzin dobrej zabawy. No. Ze 3 godziny graliśmy, myślę. A i tak można to było dużo krócej, gdybym się od początku z nimi nie lał, bo te poty w ogóle nie były potrzebne, w ogóle. Myślę, że speedrun trwałby w tą grę około półtorej godziny. Grę do płatków dodawali. Nie wiem, bo w Australii chyba, bo mi kolega wysłał. Dobra, wypiję przejść z tymi napisami. Tyle! Ty, fajna gra, taka do pyknięcia. Będzie trójka grana. Słyszę skrzek. Słyszę skrzeki z rzeki, 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 słyszę skrzek. Słyszę skrzeki, słyszę skrzeki z rzeki, słyszę skrzek. Słyszę skrzeki, słyszę